Kochanów, tu mieszka Gipley. Pewnego dnia razem z Lumi postanawiają wylecieć rakietą na Księżyc. Chcą sprawdzić, czy istnieje tam obca cywilizacja i zdobyć cenne pozaplanetarne surowce. Czy im się to uda? Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 8000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gipley i słuchajcie, właśnie znajdujemy się w sali, gdzie uczymy się właśnie tutaj, jak zostać kosmonautą i mieliśmy teraz bardzo ważny egzamin, który uprawnia nas do możliwości odbycia lotu w kosmos. Dokładnie tak, słuchajcie, jak zdam, teraz aktualnie mój test jest właśnie sprawdzany, jeśli zdam, to będę mógł po prostu polecieć w kosmos i odbyć jakąś misję, dlatego kibicujcie mi, każdy kciuk w górę, który teraz zostawicie, to jest oczywiście większa szansa, że zdam po prostu ten egzamin. Wpadajcie do sklepu Gipley.pl, a jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie zamieniajcie go już teraz na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Dołączajcie do armii, to bardzo ważne i niedługo będzie nas aż 2 miliony. Także patrzcie, tam już ziomeczek sprawdza. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Jak tam, proszę pana, mój egzamin? Dobrze idę, mi poszło? Idę. Panie Gipley, oj, tu też na krzesełko. Proszę bardzo. To pięknie pan zdał. Na jaką cenę? Na piątkę, na jest, piąteczkę. Piąteczka. Ale to jeszcze nie koniec. Musi pan teraz test sprawnościowy zdać. No, ale na razie teoria zdana. Musi pan się udać tam do naszego głównego centrum i życzę panu w takim razie powodzenia. Dziękuję, i do widzenia, do widzenia. Słuchajcie, czyli wychodzi na to, że jeszcze tylko odbędę test sprawnościowy i będę mógł polecieć w kosmos. Dokładnie tak. Już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, ja jestem taki przeszczęśliwy, jak powiem Gipleyce, jak się normalnie dowie. I w ogóle wiecie co? Lumi też teraz jest na teście i jestem ciekaw, jak jej poszło. Poczekamy na nią przed wejściem, bo możliwe, że właśnie jej test właśnie sprawdzają. Także tutaj na ławeczce sobie... O, patrzcie, akurat schodzi. Ale jak tam, Lumi? Super, ale super, zdałaś? Zdałam w ogóle, tak, zdałam. Tak się cieszę, jestem teraz taka szczęśliwa, że po prostu niedługo polecimy na ten księżyc. No już po prostu nie mogę się doczekać. No to kozatko, ale powiedzieli, Lumi, że jeszcze jeden test jest przed no tak nami, taki sprawnościowy, ale to pewnie prościzna. Słuchaj, będzie. Zdamy tylko ten test sprawnościowy i normalnie będziemy mogli oficjalnie już polecieć w kosmos, tylko Lumi, no, ty wiesz, bo super, ty masz płetwę, nie? To ten test sprawnościowy może ci troszeczkę trudniej pójść. Co? Ty mi się w ogóle wydaje, że to żaden problem jeszcze dla mnie. No dobra, nie, jeśli tak uważasz. W ogóle słuchajcie, tu gdzie kiedyś była policja, jest teraz właśnie główna siedziba, tutaj centrum dla właśnie kosmonautów i tu właśnie odbywają się na górze tam właśnie loty. Wszystko tutaj jest przygotowane, dlatego teraz musimy się gdzieś zgłosić do kogoś. Jest tu ktoś w ogóle? Halo? My chcemy odbyć testy sprawnościowe. To może pójdź na górę, a ja poczekam tutaj na kogoś. Dobra, idę poszukać tutaj kogoś. W takim razie. Okej, no dobra, słuchajcie, poleć. Rozejrzymy się tu, bo ja tu kiedyś pracowałem jako policjant i ci widzowie, którzy mnie oglądają od dawna, doskonale pamiętają to miejsce. Napiszcie, widzowie, czy pamiętacie właśnie w komentarzu. Okej, tutaj nikogo nie widzę, słuchajcie. Tutaj głównie właśnie się zajmujemy teraz lotami w kosmos. Misje tutaj są całe planowane i tak dalej. Tu kiedyś był mój gabinecik, nieźle. O, patrzcie, tam jest jakaś pani. Przepraszam bardzo, przepraszam, tutaj przyszedłem. Tak, słucham, tak, słucham. Ja chciałbym ogólnie lecieć w kosmos i tutaj mam zdany mój egzamin, tylko pozostało mi jeszcze tutaj test sprawnościowy odbyć. Kto tutaj przeprowadza te testy sprawnościowe? Tak, ja to wie pan co, to w takim razie zapraszam pana na górę, od razu już teraz wykonamy ten już? Test. Jak tak pan szybko? Jest od razu? Tak, proszę drabinką na górę, no nie dobrze, możemy mieć pan ja kompletnie żadnego przygotowania. Jakoś, nie wiem, tutaj jakieś szybko przysiady, hop, 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 no hop, dobra, to niech szybka pan rozgrzewka, robi w takim razie. No to jak testy sprawnościowe, to nie wiadomo czego mogę się spodziewać, zobaczymy co tutaj przygotowaliście. Dobra, co na tak pierwsze zadanko? Ogólnie musi pan tutaj zlecieć elytrom. Tak, proszę dobra sobie ją brać. Biorę elitrę. No i musi pan tutaj nią zlecieć. Taka prościzna? Pana pierwsze... No, na razie może proste. Na no dobra, razie może. No to uwaga, ja się rozbiegam i uwaga, lecimy, słuchajcie. Woohoo! Ale się normalnie kozacko spada i mięciutkie lądowanie. Mam to w małym paluszku, proszę pani, zaliczone pierwsze zadanie. Zaliczone, zaliczone. Może pan sobie na razie tam zostać, ja panu przyniosę tutaj specjalne rzeczy, które mam tutaj w skrzyni dla pana dobrze jeszcze przygotowane. To czekam tutaj. Ej, proszę dobrze, pani, nie... tutaj mnie ktoś goni, jakiś normalny tak, monster. Tak, właśnie, wielki, właśnie, to jest pojedynek, proszę.
proszę ja bardzo, się chowam proszę tutaj. Bardzo brać miecze. Ja... Pajączku, ty wie. No, proszę pana, dobrze, zrobimy tak, ja wejdę do środka. Proszę się nie bać. Ogólnie on się mnie tutaj nie boi, dlatego że ja przeprowadzam testy. Ma pan tutaj miecze i pan musi pokonać te zmutowane pająki. No dobra, ale chwila, takie też w kosmosie będą na nas czekać i będziemy się musieli z takimi rozprawiać? No nie wiadomo, proszę pana, nie wiadomo co nas tam w kosmosie czeka, niech pan idzie. Dobra, czego się nie robi? Nie lubię ogólnie pająków, ale czego się, słuchajcie, nie robi właśnie dla dobra lotu w kosmos? Niech i pan chciałbym da z bardzo wszystko. Ten lot kosmiczny. O, ile tych pajączków? Ale one są paskudne, jakieś zmutowane, takich pajączków nigdy nie widziałem. Tu jest jeszcze jeden, a masz ty pająku jeden przeklęty. Jak mi poszło? Już pokonane, załatwione, proszę pani, dobrze, niczego no się i nie boję. Teraz jeszcze ostatnie zadanie, proszę bardzo, musi pan ze mną zawalczyć. Zaczynamy Co? W takim razie. Serio, tak pani tak. poważnie mówi? Tak. No dobra, no to no ja dobra, nie mogę. Ja widzę w sumie... Spokojnie, jedno serduszko mam. Co pani, tak za skoku mnie wzięła, ej, bez takich. Chwila, no. się tutaj musiałem przygotować jakoś, rozgrzać. Byłem normalnie ubity po tych pajączkach. Jeszcze raz żądam tutaj nie, rewanżu. Dobrze. Ja już widzę w takim razie, że pan sobie da radę. Co? Więc ogólnie test sprawnościowy został pan, po prostu zaliczam panu ten no test. No dobra, w takim świetnie. Razie. No to może ja zaproszę pana i pan sobie teraz weźmie i tutaj poleci już na górę, czy nie wiem, czy pan chce teraz, czy trochę no ja później lecieć już. No ja chcę w kosmos lecieć, czy prędzej. Spokojnie, ja się muszę trochę przygotować tutaj do misji, bo jeszcze czekam na moją koleżankę, ona nie wiem, czy teraz też gdzieś tutaj testów bywa. A co to za koleżanka? Co to za koleżanka? Taka syrena, razem chcemy lecieć ogólnie w kosmos i może się dzisiaj właśnie uda, także ja tutaj na nią będę czekał i później się zgłoszę do pani, jak już będziemy chcieli odlatywać i pani pokaże, gdzie są te rakiety. Ja sobie tu pozwiedzam dobrze, w sumie. Dobrze, słuchajcie, dobrze. Bo patrzcie w ogóle tutaj, co oni tu mają. Nic nie mają. W ogóle właśnie jestem ciekaw, gdzie te rakiety chyba odlatują. Słuchajcie, tutaj jest pusto. Jakieś same dokumenty, same nudy. Nic tutaj ciekawego nie ma. Dobra, bierzemy w ogóle tą elytrę. Fajna sprawa, słuchajcie. Udało mi się zdać test sprawnościowy i teraz już będę normalnie oficjalnie lecieć na w kosmos, ty. A tutaj coś jest... Dziple, gdzie ty jesteś? Ja jestem na górze, Dziple. Lumi. Co jest? No słuchaj, zdałaś? To jest problem, no nie zdałam tego testu. Ty, no, no to nie słuchaj. Nie zdałam, no i co ja mam teraz zrobić? Jestem no spokojnie. Tak strasznie smutna. Ty, a gdzie są wyniki w ogóle? Gdzie są wyniki tych testów? Oni gdzieś to zapisują w archiwum, no, czy ja coś? No ja nie mam tutaj swoje wyniki negatywne. No, no chyba tak, bo chyba tutaj są te główne testy, jak ja też byłam u pani, nie? Bo to był ten mój ty, dobry test. Tutaj są zabezpieczone na kod w ogóle. Tutaj coś jest, słuchaj. To może po prostu trzeba jakąś kartę zdobyć. Weź się tu rozejrzyj kartę, a ja tutaj przerobię tutaj ten twój normalnie teścik. Dobra, pozytywny. Idę. Dobra, już tu przepisałem ogólnie. Jeszcze idę tam w takim razie. Podmienimy, dobra, słuchajcie, w archiwum normalnie, bo tam widać, że są jakieś archiwa. Ale nie można w sumie tak robić. Dobra, chcesz lecieć w kosmos, czy nie chcesz? Mam. Słuchaj, dobra, dawaj tą kartę szybko, bo ja chcę proszę. Lecieć w kosmos, Lumi. Ja tutaj nie zamierzam, wiesz co, wieczność po prostu zdawać tych testów. Otwieraj, podmieniamy twój teścik i normalnie lecimy w kosmos. Cieszysz proszę. Się w ogóle? Czekajcie. No cieszę się, ale w sumie to takie, wiesz co, oszukane jest. To dobra, ja nie wiem, jejku, testy sprawnościowe, a mówiłem ci, że jesteś syreną i ci tak... Ty, czekaj, tu są wyniki G-Play, a ty tutaj nawet moje są... Halinę, dobra, bierzemy twoje wyniki i biorę teraz twoje już, teraz podmieniam. Lumi, otwieraj mi tutaj przejście. Proszę. Słuchaj, masz już prawidłnie wyniki zaliczone. Tutaj są twoje, słuchaj, nieudane wyniki. Także dawaj, idziemy. I chyba tutaj się gdzieś idzie, słuchaj, z tego co pamiętam, bo kiedyś tutaj też mieliśmy, słuchajcie, nie ja takie otwarte. Przyjdę, bo jeszcze do toalety tylko dobra, pójdę, może, ja już dobra? Tutaj idę szykować, zobaczę, czy właśnie tutaj już są te rakiety, czy na nas czekają, czy są gotowe do odlotu. I możliwe, że dzisiaj już, słuchajcie, będziemy mieli jakąś misję do rozwikłania i polecimy w kosmos i będziemy, słuchajcie, eksplorować nowe tereny. Ty, patrzcie na to, ty, ile tutaj jest rzeczy, jakiejś zbrojki, to się już szykujemy, ty, no, nie ma na co czekać. Tutaj coś mamy, słuchajcie, wszystkiego po trochu bierzemy, narzędzia. O, widzę, że pan już przyszedł, to gotowy pan w takim tak, razie jest? Już w ogóle tutaj dobrze. Załączyłem jakiś zestawik i mam tutaj już normalnie tlen podłączony z tyłu, do tego ubieramy właśnie tą zbrojkę. Ja nie mogę, no ale wygląda fajnie. No dobra, czyli pan sam leci w takim nie, nie, razie, nie, tak? Ja tutaj z moją koleżanką, która też stała właśnie... A jak właśnie się już... koleżanka nazywa? Lumi, raz? Ona właśnie testy sprawnościowe przed chwilą ale, zaliczyła. Ale ja pamiętam... Nie, ona... Ona nie zdała testu. Normalnie są w archiwum, tam pani zobaczy, tam są wyniki. Dobrze, ja wejdę na komputer, jeszcze zobaczę. Dobra, Lumi. Gdzie te rakiety, proszę pani? Faktycznie, ty, faktycznie. Patrzcie no, na to, co to za no skrzyneczki? No jest dane, ty, ale... mam rakietę.
Mam rakietę, znalazłem rakietę, proszę pani. Możemy powoli bardzo już odpalać. Bardzo ładnie, w takim Dobra, razie. Słuchajcie, na to proszę platformę. Się przygotować. Następną rakietę drugą. Dobra, tutaj też będzie trzeba położyć. Ale proszę ciężkie znaleźć... to, jakie to ciężka ta rakieta, słuchajcie. Ona waży chyba z 200 kilo. Ale jakoś sobie Dobrze, to ja pana tu zostawię i w takim razie wie pan Fila. Wszystko. A, proszę pani, pana, ale co my mamy robić? Gdzie mamy lecieć po pierwsze? Na jaką planetę lecieć? Mamy lecieć i co na tam mamy księżyc. Robić? Macie lecieć na Księżyc i zbadać, czy jest ogólnie tam życie i jeszcze zebrać ze sobą próbki, no, materiałów, czyli gleby, ewentualnie wszystkiego, czego tam znajdziecie, no i musicie wrócić tutaj później z powrotem. Dobra. Będziecie cały czas monitorowani, no, tutaj masz, ubrany już jesteś, pokaż się, dobrze, faktycznie, no i rakiety dwie stoją, no to w takim razie do zobaczenia. Do widzenia. A ja muszę jeszcze z tą Lumi wyjaśnić tutaj z dyrektorem, bo coś mi się tutaj nie podoba. Słuchajcie, mam nadzieję, że Lumi da radę tutaj przyjrzeć nie będzie. Ty, w ogóle dostałem tutaj dwie miksturki jeszcze. Dostałem jakieś jedzenie takie, patrzcie. Normalnie takie coś z jedzeniem, jakbym zgłodniał. Zapowiada się ciekawa podróż. Dobra, to jeszcze tutaj... Dziple, jestem! Co ja mam tutaj brać? Ty, Lumi, bierz tutaj normalnie zestawik. Jak tam w ogóle się nie skapnęli? Wszystko w porządku? Tutaj musisz wziąć... Nikt się ogólnie nie ten... Widzisz tą apteczkę taką, emergency kit? Musisz to wszystko zapodać. Ubieraj zbrójkę. Ja już tutaj, słuchaj, położyłem dla nas rakiety. Naszą misją jest polecenie na Księżyc i zebranie tutaj, ty jaką masz fajną satelitę na głowie, ha, normalnie patrzcie na tubę, ja cię trochę za duże to jest na nią, ale nieważne, musimy lecieć w kosmos i dobrze, słuchaj, ale dobrze wyglądam, dobrze wyglądam, no śmiesznie, słuchaj, śmiesznie wyglądasz, którą, słuchaj, rakietę wybierasz, co, bo już w ogóle czas ruszać tutaj, w kosmos ruszamy, co? No, obojętnie, mogę do tej. No dobra, to co, dobra. Ruszamy? Słuchaj, no to dawaj, wpatukujemy się i na 3, 2, 1 odpalamy. Dobra. Dobra, 3, 2, 1 odpalamy. Rakieta, słuchajcie, za 18 sekund ruszamy na wielką podróż w kosmos. Odbędziemy misję, zaznaczymy tam, ty wzięłaś flagę Lumi w ogóle, żebyśmy my tam zaznaczyli teren, tak, że tam byliśmy. Tak, taki pan na dole mnie zaczepił, żebym zabrała tutaj właśnie. Dobra, flagę. To słuchajcie, ruszamy, mamy tu wszystko, co potrzebne, jesteśmy przygotowani i miejmy tylko nadzieję, lecimy, że ale po prostu super. Misja pójdzie gładko, że wszystko się uda. Lecimy teraz, słuchajcie, będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda Ziemia z lotu ptaka. Patrzcie, jaka jest kwadratowa, taka piękna. Widać tutaj Lumi za mną leci. Lecimy, woohoo! Dobra, słuchajcie, widzowie, wyskoczyłem właśnie tutaj z rakiety i spadamy właśnie takim łazikiem, czy nie wiem jak bardzo jak to nazwać. Będziemy za momencik normalnie tutaj, słuchajcie, w tym. Wow. Dobra, jest tutaj jakiś wielki wybuch. Udało mi się jakoś jaka tu jest grawitacja? Patrzcie, podskakuję, powoli upadam. Podskakuję, ty, mamy tutaj już normalnie, zobaczcie, jakieś rudy zdobyliśmy, chwila, ale gdzie jest Lumi? Mam nadzieję, że ona tutaj, słuchajcie, w pobliżu gdzieś... Nadratuję już! Dobra, szybko, ja tu odjadę skuterkami, Lumi, żebyś ty tutaj nie wysadziła ich. Gdzie jesteś, Lumi, dawaj! Ty, jak ona wylądowała, słuchajcie, spokojnie. Ja cię, mój tutaj normalnie łazik cały się roztrzaskał, a ty, Lumi, wylądowałaś, wyskakuj tutaj. Wiesz, jak tu fajnie się lata? No, tu w ogóle... no właśnie... Czuję tak, jakbym tutaj w ogóle, wiesz co, nie ma tu grawitacji, tu nie ma, słuchaj. Trzeba zdobyć teraz, wiesz co, materiały. Mam tutaj już trzy w ogóle rodzaje, wiesz co, podłoża, gleby. No, mam tutaj kilo. Ja też tutaj coś mam. I teraz, słuchaj, trzeba właśnie jak najwięcej próbek. Może znajdziemy tu jakieś inne istoty żywe, co nie? Tu w ogóle tu jest jakaś wieżyczka. No, powiem ci, że to ogólnie byłoby fajnie. Ja może w inną stronę gdzieś tutaj sobie dobra. Teraz jak coś, to polecę, słuchaj, dobra? Krzycz. Mów mi tutaj, wiesz co, przez radio, jak będziesz coś widziała i rozejrzymy się. Mam nadzieję, słuchajcie, że jakieś odkrycia nowe tutaj będą. Jeśli nam kibicujecie w tej misji, zostawiajcie kciuka w górę, jeśli jeszcze tego jeszcze nie zrobiliście. A my, słuchajcie, mam nadzieję, że odkryjemy. Ty, ale w ogóle ciekawe, ty, to są jakieś jakaś skała właśnie z tego, z Księżyca. Ciekawe, czy to się da przytopić. Patrzcie, jak w ogóle pełno tu kraterów jest. Może tutaj coś będzie. Ej, ktoś tam jest w ogóle. Ty, jakiś potwór tutaj. Ej, kim ty jesteś? Ty chodź tu jesteś tu. Jakąś postacią tutaj w ogóle? Ja cię szybko rudy te biorę. Wynocha mi stąd, idź mi stąd. Ej, ty tu w ogóle zamieszkujesz, mieszkasz tutaj, jesteś lokalnym tutaj człowiekiem? Co jest grane w ogóle, tak. Co? Tak. Zaraz jak stąd nie pójdziesz i nie odlecisz, to ciebie już tutaj nie będzie, albo ej, zamienię ciebie w siebie straszny. I tyle z ciebie jakie zostanie. Jakie zębiska ty masz, dobra, ja z tobą nie zadzieram, spokojnie. Ja nie mogę odejść ode mnie, trzymaj się ode mnie z dala, potworze. Ej, to jest w ogóle jakiś chyba lokalny potwór, ale śmiesznie, bo się z nim jakoś dogadałem. Myślałem, słuchajcie, że jak ktoś tutaj mieszka na Księżycu, to nie ma opcji, że w ogóle się dogadamy, ale jednak jest taka opcja. Oni tu na Księżycu też mówią normalnie takim samym językiem. Dobra, musimy, słuchajcie, znaleźć Lumi.
robi. Mamy tutaj, słuchajcie, patrzcie. Copper, okej, i tin ore. Także mamy dodatkowe nowe rudy. Myślę, że tutaj nasza pani, która przeprowadzała właśnie testy sprawnościowe, będzie już zadowolona z naszego przebiegu. Ej, dobra, ty, siekierka w ogóle. Kto zgubił tu siekierkę? Ej, to ja zgubiłem, czy może Lumi ją zgubiła? Lumi, jesteś gdzieś tutaj? Ej, w ogóle najlepsze jest to, że na tym Marsie, na tym, słuchajcie, nie Marsie, tylko Księżycu, czekały na nas właśnie te skuterki, już jakby tutaj cała misja była przygotowana. Bierzemy jeszcze, słuchajcie, te rudy i wezmę może taki, słuchajcie, skuterek i rozejrzymy się tutaj po właśnie Księżycu i mam nadzieję, że znajdziemy tu w ogóle Lumi. Lumi, jesteś gdzieś tutaj? Chwila, ja nie mogę, słuchajcie, lecimy i ciekawe, czy coś w ogóle tu znajdziemy. Ej, jakieś tutaj, patrzcie na to, ej, co to jest? Spróbuję to zniszczyć, może to jakiś meteor, czy co? Czegoś takiego nie widziałem. Ej, coś tam widzę w ogóle, jakieś miasto tam jest, czy wy to widzieliście? Ej, coś dostałem, nie wiem za bardzo co, ale to jest dziwne coś. Jakiś meteor to był, dobra, nieważne, dobra, lecimy, tutaj widzę, że jest więcej takich meteorów, one spadają chyba tu co jakiś czas, ale tutaj normalnie jest jakieś miasteczko i tu są jakieś istoty, patrzcie, ufolutki jakieś, jakie one mają wielkie głowy, normalnie takie potężne ufolutki, nieważne, ej, sorry, widzieliście gdzieś Lumi tutaj ufolutki? Czekajcie, tu może sprawdzimy, oni mają tutaj domy, mieszkają tutaj w tych domkach, ale fajnie, ty, też uprawiają tu drzewa? Myślałem, że normalnie tutaj nie ma wody, drzewek, ani takich rzeczy. Ty, jakiś kosmonauta tutaj normalnie lata. Ty, kosmonaucie, ty jesteś z Ziemi? Z kim ty jesteś? Tak, tak, słuchaj, z tobą przyleciała tutaj jakaś syrena. No, przyleciała ze mną syrena, co z nią, gdzie ona jest? Słuchaj, tutaj panują takie straszne pwory i najwidoczniej on ją po prostu... Co to za kopuła w ogóle jakaś jest? Substancję. To jest specjalne, dla niej zrobiłem taką na tlen substancję. Ja, gdzie ona ma w ogóle skafander? Ona tu będzie mogła oddychać? No zabrał jej wszystko, dlatego teraz zrobiłem, ale to na chwilę tylko będzie działało. Musisz znaleźć tego potwora i zabrać od niego specjalną maszynę, ponieważ ona niedługo zamieni się w niego i zostanie tutaj już na wieki. Ty, tutaj jest jakaś maszyna. O nie, coś popsułem, przepraszam. O nie, popsułem tutaj kopułę. Ej, Lumi tutaj normalnie traci tlen. Szybko, z nią załączamy. Zaraz może być problem. Szybko. Musisz szybciutko jej załączyć ten tlen. Szybko, kopułę. Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Dobra. I jest tutaj, rośnie już nasza kopuła, słuchajcie, z tlenem. I zaraz... Ale nie wiadomo, czy z nią będzie dobrze. Dobra, Lumi, już za momencik, spokojnie, nie denerwuj się, już będziesz mogła zaraz oddychać. Już tutaj kopuła zaraz cię obejmie. Spokojnie, Widzi, że jest tlen. Już, dobra. No i możesz oddychać, Lumi. Dobra, to ja się tu rozejrzę. Gdzie tego potwora mogę tu spotkać? Gdzieś tu w okolicy? On ma jaskinię. On może być gdzieś w jakiejś jaskini, wiesz? Dobra. Ale musisz poszukać w takim razie. Dobra, idę go poszukać. Słuchajcie, biorę tutaj skuterek, motorek. W ogóle te ufolutki fajne, śmieszne, mają głowy. One w ogóle są przyjaźnie dosyć nastawione. Słuchajcie, wypiję jeszcze tutaj sobie miksturkę, żebym widział dobrze lepiej w nocy. Zjemy może za momencik, sobie zrobimy przerwę obiadową. Muszę teraz znaleźć jakąś maszynę, która tak naprawdę wskrzesi tutaj Lumi, bo ona tak naprawdę teraz nie jest w stanie funkcjonować. Widzicie, leżała i nie miała kompletnie sił. Była z niej wysłana... Ej, co jest? Zablokowałem się w ogóle. Masakra. Rozejrzymy się po tym normalnie księżycu. Widzę, że już tutaj nie jest zbytnio bezpieczny, słuchajcie, że czekają na nas różne pułapki. Ej, tam coś jest. Widzicie? Tam jest jakieś drzewko rośnie. Także możliwe, że tutaj coś znajdziemy. Zaraz się tu rozejrzymy. Okej, dobra, tu zaparkujemy nasz motorek. Słuchajcie. Ej, patrzcie, to jest ten potwór. To może on tak naprawdę skrzywdził Lumi. Ej, mówiłem ci, że masz sobie stąd pójść. To ty skrzywdziłeś moją koleżankę Syrenę? Przyznaj się natychmiast. Tak, zaraz jeszcze chwila i będzie mną. Nie wchodź tutaj. Ej. Co mi zrobisz? Słuchaj, ja tak naprawdę przyszedłem ją uratować. Gdzie są jakieś maszyny, które ją Ty! To nie zabieraj tylko tych maszyn, nie zabieraj maszyny. Ich. Ty, ja nie mogę. Bo jak ona do niej wejdzie, to będzie już z nią lepiej. O nie, dobra, to ja szybko zabieram ci te maszyny. Co ty w ogóle jej zrobiłeś, cwaniaku? Jeden, ja się zaraz z tobą policzę. Co to ma być w ogóle? To biorę do badania. Zabieram to na ziemię, słuchajcie. Takich maszyn jeszcze nikt w życiu nie widział. Ty, cwaniaku jeden, ja się z tobą policzę. Gdzie ty tu jesteś? Ty, zwiał. Chyba zwiał, słuchajcie. Nie ma go tutaj. Ty, nie widzę go. Ej, gdzie jesteś? O tutaj. Nie, nie.
Zaraz cię złapię. Ja cię pokażę, słuchaj, dziraki tutaj zimują. Weź tą maszynę i po prostu idź sobie stąd. Nie, policzę się z tobą za to, co zrobiłeś normalnie syrenie. Dobra, lepiej słuchajcie, zwiewamy, bo on pewnie też ma jakieś nie wiadomo jakie moce. Bierzemy mój skuterek i musimy iść czym prędzej uratować Lumi. Jak ona wejdzie, słuchajcie, do tej bańki, która tam jest, widzieliście, przed chwilą ją było widać, to mam nadzieję, że już jej lepiej będzie. Także szybko jedziemy, podstawiamy jej tą maszynę i zobaczymy w ogóle, jak ona zadziała. Mam nadzieję, że się w żadne UFO nie zamieni, ani nic, wszystko będzie w porządku. Także szybko lecimy, tutaj jest już ta kopuła, wszystko jest gotowe. Okej, także parkujemy na skuterek, mamy tutaj te właśnie maszynę, okej. Kosmonaucie, już jestem! Lumi, jesteś tutaj? Lumi, wow, wstałaś? Wstawaj, dobrze, że wstałaś, chodź! Wstałam trochę, ale jest mi tak właśnie ciężko w ogóle. Właśnie tutaj, do tej maszyny. Tutaj, ja mam tutaj wejść? Tak, kliknij na to prawy, musisz tam wejść do środka. Okej, jak się czujesz? Dziwnie. Czekaj, ja z tobą wejdę. Okej, dobra. Ty? Siedzimy lepiej, tutaj. Lepiej się po prostu czuję, chwilę tam posiedziałam. W ogóle, gdzie ja jestem? Co się ze mną stało? Słuchaj, jesteśmy w kosmosie, dobrze, że ci ten kosmonauta z powrotem ubrał skafander. Czekaj, słuchaj, ja teraz wyłączam tutaj tą bańkę. Jak tam normalnie możesz oddychać? Masz tutaj miksturkę życia, weź ją sobie napij się. I słuchaj, chyba nie był dobry pomysł, żebyśmy tu lecieli. Tu bardzo dużo niebezpieczeństw czeka. Nie, dziwnie. Ja nie chcę tutaj być, aczkolwiek się nie spodziewałam, że na Księżycu będzie aż takie życie, wiesz? No. Ale może lepiej chodźmy już stąd, wróćmy, tylko co jak się okaże, że ta pani będzie wiedziała, że coś tutaj sfałszowaliśmy? Słuchaj, nic nie sfałszowaliśmy, ja tutaj mam normalnie, wiesz, tą maszynę, nic tam się nie dowie, testy sprawnościowe, słuchaj, to nic takiego. Zobacz, tutaj na przykład meteor spadł, ja tutaj mam bardzo już dużo rzeczy właśnie z tego, z Księżyca i myślę, że przyczyniliśmy się teraz w tym momencie do rozwoju nauki. Musimy tylko wrócić, słuchajcie, na ziemię i pokazać właśnie nasze tutaj zdobycze, które będą badane. Także na ten odcinek, widzowie, to by było na tyle. Żegnamy się z wami z kosmosu, z Księżyca. Dzięki, cześć i na razie, pa, pa!